2 lata wcześniej. Cianko, witam wszystkich na kanale Gram w Gry. Jesteśmy 2 lata wcześniej niż początek The Last of Us Part 2. To mi wygląda ogólnie na szpital świetlików. W których dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku, że ich już nie ma. Nie ma tych świetlików. Tak, to jest ten szpital. Z końca jedynki. Czyli część świetlików na pewno stała się wilkami. No, jest jakiś list. Scott napisał, że będzie próbował szukać i znaleźć Ellie, bo nawet nie wie, że ona Ellie miała na imię. Tylko po to, żeby znaleźć lekarstwo na tą chorobę, na pandemię. Czy jak to tam nazwać w zasadzie, bo w ogóle nie powiedzieli. Jak się ta choroba nazywa? W zasadzie nie było chyba nazwy, nie nadali jej jakiejś tam swojej nazwy. No nie pamiętam, czy w Days Gone... jest krew, nie? Wydaje mi się, że te osoby, które brały udział w morderstwie Joela, albo uczestniczyły w tym badaniu jakoś, albo zwyczajnie, nie wiem, zginęły. Większość już odeszła. Jakieś bliskie osoby im? Joel je zabił? Nie wiem. Byłam jedną z tych, którzy chcieli ścigać przemytnika. I dziewczynę. Powiedzieli, że nawet jeśli znajdziemy ją albo jakimś cudem kogoś innego z odpornością, niczego to nie zmieni. Jedyna osoba, która mogła stworzyć szczepionkę... Joel. Ellie. Chodź tu. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Dalej ją to rozmawiaj trafi. Ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz, co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. 2 lata wcześniej. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Czy on jej w tym momencie powie? Nie wiem. Wygląda na to, że tak, ale to jest środek gry, nawet nie wiem, czy środek. I... trochę chyba było za wcześnie, bo mi się wydaje, że ona się sama dowie na sam koniec dwójki. Joel. Tak to wszystko zmierza tutaj do tego. Ale... stworzenie szczepionki. Powie.
by cię zabił. Więc ich powstrzymałem. Powiedział. O mój Boże! Nie proszę mnie dotykać! To dlatego takie dziwne stosunki mieli chyba. Ale z nami koniec. Seattle, dzień trzeci. Ej, dopiero 3 dni jesteśmy w Seattle, a wydaje mi się, że to tyle czasu minęło. Fakt, nie siedzę non-stop nad gromie i nie ogrywam, kurde, dzień i noc, nie? Bo jeszcze to trzeba montować, ale... Jest. Zszyta z tyłu na łopatce. Jak ona wygląda. Teraz jak wygląda, a jak będzie wyglądała na samym końcu? Jak wrak! My jesteśmy dalej w tym teatrze? Lina? Tak, tak, bo to była przebieralnia. Jessie? Dobra. Oni dziś poszli. Kupię wojnę. Kupię. Zobacz, Joel. Ucieszył się. I ona teraz... Ona nie teraz, ja teraz zrozumiałem, ale... Ona zrozumiała już w momencie, kiedy Joel umarł, że on umarł za nią, w zasadzie. Dina? Czyli Jessie? Teoretycznie Joel też by umarł, bo oni kazali go zastrzelić. Jakoś tak to było. Gdzie ta dwójka? Że idziemy ich znaleźć. Ja nie wiem, czy czasami zaraz nie będzie, że ich... O nie. On czekał na nią i razem pójdą. On ma takie dziwne barki, jakieś dziwnie zmodelowali go. A ona co? Śpi. Ciężką noc. Zwracała wszystko poza wodą. Mogłeś mnie obudzić. Jest w ciąży? Głupio to on nie jest, no trzeba mu przyznać. Tak. Naprawdę. Rozumiem, co chcesz zrobić. Ale musimy z nią wrócić. Potrzebuję opieki, a tutaj nie ma... Tak, wiem. Ale ona się nie zgodzi. Ale nie mogę zostawić Tomiego. Jest tu przeze mnie. Może ty z nią wróć. Nie pójdzie bez ciebie. Walić to.
Ratujemy go. Słuchaj, to całe akwarium. Tommy nie znalazł jeszcze Abby. Poczekamy, aż ją znajdzie. Serio? Możemy zostawić Dinę samą? Tak chciała. Okej. Powiedzmy jej, że ruszamy. Ciekawe, czy on prawdę powiedział teraz, że ona tak chciała. Jasne. Nie, no całkiem możliwe, no bo to nie wiem. Akwarium. Ciekawe, co to będzie. Ej, ona ma gorączkę. Jak to? Wciąż jest jej gorączka. Ma jakąś, bo tak czoło jakieś spocone. Coś tak nie ten. Do dzieła. Tak, takie wymioty. Akwarium gdzieś na wybrzeżu. To pewnie nie spotkałem się z czymś takim. Co? Podczas ciąży. Czy w tym mieście nie da się nie zmoknąć? No, co, że spada. No też czytałem o tym, że. A, dobra, ty mnie podsadzisz, tak? Że będzie padać. Dobra, dawaj. A, to... Aha, no odwróć. Okej. Dzięki. Co mówiłaś, Dinie? Że chcemy znaleźć Tommy'ego w akwarium. Jaka ona pobita jest. Nie mówiłam jej, że... Wiesz... Jeśli o to... Nie o to. Dobra, to tylko mała eksploracja. Bo... to baza wilków? No na pewno... Nora mówiła, że Abby się tam ukrywa. Powiedziała ci, dlaczego to zrobili? Tak. Joel miał pewien zatarg ze świetlikami, teraz już byłymi. Jaki zatarg? Był przemytnikiem. No i pokłócili się o jakieś towary. Doszło do bójki, padły trupy. Chcieli się zemścić. Mordę. Aha. To coś dla ciebie zmienia? Nie, to tak? Nie. Powinniśmy coś wyjaśnić. Ona cię. Znajdziemy Tommy'ego, wracasz do domu. Tak. Część z tych dupków zostanie przy życiu. Dina powinna być w Jackson. Okej. Dobrze. Wydaje mi się, że ona nie powiedziała wszystkiego, bo nie chcę też, żeby on wiedział, że ona jest odporna i że to o tą odporność chodzi, bo... Dla mnie to jest chyba to związane właśnie z tym szpitalem, z tym, że oni chcieli ją... poświęcić, żeby zrobić szczepionkę. To jest to. To nie jest to, co ona powiedziała. Tak mi się wydaje. Jezu, ale brzydkie te konstrukcje tutaj. To w realu to też takie są? Seattle w końcu jest wzorowane na prawdziwym Seattle, więc to bardzo dużo rzeczy jest podobnych. Ulice, przystanki. Ludzie podobno swoje przystanki poznają te tutaj, takie co stoją. Spróbujmy. Widzę jakieś światło. Zablokowany? No. Samemu, choć też się fajnie gra. Gra, przechodzi to wszystko. Ale zawsze coś tam pomogą, nie? Poza tym, no to tak czy siak pewnie więcej przeciwników jest w momencie, kiedy ja jestem z kimś, czy z Diną, czy z nim, z Jessim. Boisz się, że przyjdą po nas do Jackson? Jak to? Zabijamy sporo ich ludzi. Co to było? Przez to, co zrobili. Czy Abby nie przybyła do Jackson przez coś, co zrobił John? To nie jest Jackson.
Joel i Tommy pomogli Abby, kiedy ją zaatakowano. Ci tutaj chcą zabić wszystkich dookoła. W końcu strzelali do ciebie bez pytania. Tak. No. To prawda. Ale ta... Kiedy się odlać? Od dawna źle się czuję? Od kilku dni. Gdy tu dotarłyśmy, spuściłam wielką w pierdol. Byłbyś dumny. 17. Nią się nie zadziera. Zawalony magazyn, ale można się przeczołgać. Z tego co widzę, tu jest wyjście. Ale sprawdźmy, tu jest coś ważnego. Nie wszyscy to zauważą. Tylko ja. Stół, proszę bardzo. Wiedziałem, że coś ważnego. I karta nawet. Tormentra. Dobrze, tu zawalone, czyli te drzwi to wyjściowe. Chciałbym chyba. Zazwyczaj zauważcie, że jakąś walkę uprzedza takie właśnie szukanie, eksplorowanie wszystkiego w koło, żeby się ewentualnie do niej przygotować. Myślę, że chyba nie będzie dużo walki teraz w tym odcinku, bo... mało tych przedmiotów jakoś jest. Albo walka będzie dopiero za jakiś czas, bo teraz pomału będziemy sobie zbierać. No tędy, wiem. Spoko. Muszę spytać. Dlaczego mi nie powiedziała o ciąży? Słuchaj, na pewno powie ci o niej kiedyś. Wezwano chyba. Od samego dowódcy. Upewnimy się, że jest wszystko, poczekamy na resztę, a potem zaatakujemy. Ale ostatnio... Tym razem będzie inaczej. Stresuję się. Jak i wszyscy. Mają garść całe wybrzeże. Powystrzelają nas jeszcze w wodzie do cholery. Hej, nie łam się. Przecież i tak nie mamy. Pomyśl, co będzie, jak wygramy. A co będzie, jak wygracie? Kurczę, tutaj przejdę. Jak on się zbliży? O kurde. Mamy coś. Sprawdzę, co się dzieje. Posłaniam cię. O! 4 ich jest. Masz tam coś? Nic nie mam. Jak to zrobić, żeby kurczę tutaj. Ale stoją, czekają, nie?
kurde, fajnie. Kurwa! Ale dostał. Jest, a tamta? Ale minę miała. No poczekajcie, poczekaj, no, dołącz. Gdzie oni zniknęli? No. O, ale weszło. I po sprawie. Ładnie. Te wilki są cholernie nerwane. Robią no. Wojnę z tą zesraną sektą. Słyszałem, jak mówili o serafinach, czy serafitach. Ja słyszałam tylko o bliznach. To jeszcze ktoś Spotkałeś? Będzie? Nie. No to się ciesz. No. Pojebańcy. To jest akwarium? Nie. Okej, co teraz? No coś ta podpowiedź nie zadziałała. A, jest. Strzały wybuchowe mogę mieć. Nice. Co to za plakaty? To komiksy. Czekaj, co tu się odbywało? Jakaś impreza dla ludzi z obsesją na tym punkcie? Takich jak ty. Expo, tak? Urodziliśmy się o wiele za późno. Comics Expo 2013. No, za późno się urodzili, żeby cokolwiek zrozumieć. Ciach. Ale pozarasta na wszystko. No dobra, teraz gdzie? Przeczołgamy się pod tym. Czy ktoś tu jest? Nie ma. Jakoś trochę pusto, tak. Co mówiłaś? Nie, wcześniej, nic, pierdłem. Co do Diny, że powiem mi, kiedy... Kiedy wszystko tu ogarniemy. W końcu będzie trudno dalej to ukrywać. No tak. Wiesz, czy je zatrzyma? Nie. Nie, te miejsca są strasznie fajnie zrobione. Takie szczegółowe, o diabelski młyn. Gdzie jest to akwarium? Akwarium. Jest przy diabelskim młynie. Oby to mi też to wiedział. Ale mamy drogę, jaki labirynt, zobaczcie. Trzeba się zamoczyć. Na pewno? Myślałem, że my może przejdziemy... Nie, nie przejdziemy tutaj. Że będziemy musieli skakać przez to. No dobra. Czy coś tu będzie?
Tu. Narażenie. Da się gdzie indziej. No dobra, co teraz? O, ludzie poznają przystanki swoje, że to powiedzmy, o kurde, mój przystanek, przecież tu jest ta ulica, nie? To są realne ulice. Co my tu mamy? Ojoj. O, akurat tak trafiłem, że przepłynąłem pod tym czymś. Po drugiej stronie coś jest. I nie wiem, czy... Nie, to chyba nie ta strona, bo tutaj nic nie zrobię. A może? To na dwa sposoby można wejść z tego, co widzę. Wejdziesz tam? Zobaczmy. No, jakiś sklep. Przyszedłbym, gdybyś powiedziała, że idziesz. Uznałam, że to wszystko ci się nie spodoba. Szanowałem Joela. To chore, że tak skończył. Przyszedłbym. Joel też cię bardzo lubił. Myślał, że się w tobie kocham. Serio. Wiesz, jesteś przystojny i w ogóle, ale nie w moim typie. Nie lubisz Azjatów? Tak. Trochę to chore. Grzyby w dziale dla dzieci. Dawniej kojarzyło się chyba jednak trochę inaczej. A. No, może i tak. O! Jakieś takie. Miałaś swoją ulubioną książkę? Co? Waleczne duchy. O kosmicznych komandosach walczących z... Duchami? Duchami obcych. Co... Bardzo w twoim stylu. Okej. Okay. A ty, Mondralo? Cóż... Mama czytała mi tylko jedną książkę. Korzenie. O chłopcu, który zamienia się w las, by ocalić wioskę. Okej. Okay. Żeby mi się nie nudziło, mama wymyślała różne zakończenia. W jednym z nich chłopiec pozwolił wszystkim umrzeć. Ale miałem koszmary. Mocne. Ale to miło z jej strony. Ta. Jest kochana. Zwariuje, kiedy dowie się o tym dziecku. A to ona jeszcze żyje. Bardzo możliwe. To większość ludzi już nie żyje i ma swoich bliskich jako wspomnienia. Co tu się stało? Oni naprawdę chcą się wykończyć. To trwa już od lat. Ciekawe, jak się zaczęło. Pewnie o... Jabłonkę, która stoi między ten jednym polem a drugim, jak u Kargula i Pawlaka tam o miedzę poszło. Pewnie jakieś pierdoły. Ale rozpierdol. O kurde, to biznes. Wracajmy na ulicę. Fakt. No dobrze, a to co mieliśmy tutaj znaleźć? A, to jest po prostu przejście i to wszystko, tak? No dobra, jesteśmy już... gdzie? Chyba w tom, nie?
Czy ten młyn jest tam? Nie, tam nie ma młynu. Tam są te... No, to są te dziury. Dobra, lećmy. Dostaniesz swoją szansę, jak wszyscy. Nie z tym psem. Czy ten pies? Spierdalaj. Co tam juchasz? O, ale wysadziło. Atakują nas! Trafiłem w bombę akurat, a oni stali niedaleko, nie? Odejdź! Kurwa, mój pies nie żyje! Z prawej strony, na tym rusztowaniu. Morda! Nie narzekałem, że jest mało sekwencji tego, jak ktoś kogoś załatwiamy, a to jest do odblokowania, nie? Ja latarką świecę tu. Idę po to. No, najpierw tego może bym załatwił. Co jeszcze? Nie ma nikogo chyba. No, ktoś jeszcze musi być. Nie on strzały. A, bo nie weszła w ten, w głowę. Jest ktoś. Idzie. Tu było coś do wzięcia. O kurde, ale dostałem. Jeszcze ktoś? Lepiej zbiegaj! Znajdę cię! Zesrasz się.
jeszcze ktoś? Nie, miałem tu coś wykraftować. To chyba ostatni. Tak. Ale gadała tak, jakby to nie ona była, nie? Coraz bardziej doceniam Jackson. Ja też. Jakaś drogeria. Dobra, było ich trochę. W zasadzie sam ich wszystkich załatwiłem. Jesse to tylko mi się plątał pod nogami. Więc sam mniej więcej jest lepsze. Czy tu można gdzieś wejść? Nie. List. Jules. To coś tam... Były już takie te. Grey. No wilki tutaj ewidentnie jakiś coś złamały. Jakiś rodzaj pomiędzy, nie wiem, wiznami, wojskiem. Idziemy dalej. No, wydaje mi się, że to no, będzie to w lewo, nie? Jest ten młyn gdzieś? Nie wiem. Jakieś te ślady. Ale czego to są ślady? To przecież nikt tu motorówką nie pływał. Przecież tamten napisał coś o motorówkach. Jakiś dziwny dźwięk. Się tu zawali wszystko. Czy to jakieś ślady ciągnięcia kogoś? Aha, no to fajnie, że ja tu już byłem. Tu coś jest. Nie, ja tu byłem. I teraz co? Tutaj! Ada też nie wybrała akwarium, bo tak trudno tam trafić. Może. Nie jest wyjścia. Młyn? Gdzie jest młyn? Jest. Burza? Jezu. O kurde. Jak się tam przedostaniemy? Jedzie coś. Może tamtą drogą. Gdzie zajebiście daleko. Albo użyjemy tego. Motorówka? Tak. A jednak pływają. Chodź. Tędy. Jednak pływają tymi motorówkami. Spróbujmy tędy. Jaki jest plan? Rozwalamy ich i bierzemy łódź? Na pewno weźmiemy łódź. Od nich zależy, czy się wtrącą. Oby było ich mało. Czy gdzie indziej? No tak, no bo jakbyśmy zaskoczyli, to już byśmy nie mogli wrócić, więc raczej by tak nie zrobili. Co my tu mamy? Maksymalne zdrowie. Ale ruina. Kto by pomyślał? Coś możemy zrobić.
Tu jest wyjście. Co to? Żeby mi się tu nie zawaliło na ryj. Pomóż dziadu. Ruszcie wiaduktem do przystani. Reszta niech czeka tutaj na rozkaz. Co kurwa? Mamy tu czekać, kiedy on strzela do naszych? Mamy. A, on. Wystarczy bliżej, żeby załatwić je. Żebym wszedł, tak? Jakoś. Damy radę, czy? O, dobra. Damy. Że ta Kalina była tutaj. Kurczę, normalnie takie szczęście mieliśmy. Niech to szlak. Paliwo? Tędy dotrzemy na przystań. Nie, weźmiemy ich łódź. Słyszałaś ich, mówili o Tomim. Nie wiemy tego. A o kim mogli mówić? Jeżeli o nim, to już dawno go tam nie będzie. Przecież będzie tropił Abby, więc... A co jeśli mu coś grozi? Poradzi sobie. Chryste, panie. Pomożemy Tomiemu, idąc za Abby. Nie będę znowu ratować ci dupy. Oby ci się udało. Rozdzielam się.